Dzień dobry, Jacek Pożycki. Cieszymy się Cieszynem w pełnym słońcu. Cieszymy się razem z naszym gościem, lider zespołu Rastafajrant, Grzegorz Kozioł. Tak jest. Naszym gościem. Dzień dobry Państwu, cześć Jacku. Cześć. Nieprzypadkowo stoimy tutaj, bo pierwszy teledysk do waszej piosenki pod tytułem Wolność, tak, był nagrywany tutaj, tak, mniej więcej na moście. Wolność była dokładnie nagrywana w tym miejscu, to był już nasz drugi klip, bo pierwsze było M2, takie dość klasyczne, też w Cieszynie nagrywane i w Kaczycach. No, dokładnie tutaj są pierwsze ujęcia, później szliśmy sobie na zamek. Jej tutaj nie znajdziecie. Miłość jest, jak ją naszkicujecie. Wolność, ta przez wszystkich zapomniana. Miłość, w podręcznikach opisana. Wolność, jej tutaj nie znajdziecie. Miłość jest, jak ją naszkicujecie. Wolność, ta przez wszystkich zapomniana. Miłość, w podręcznikach opisana. Wolność. Czyli region nasz jest ważny. Oczywiście, że tak, to jest nasz muzyczny dom, można powiedzieć. Gracie, koncertujecie w regionie i nie tylko, bo ponad 100 koncertów na przykład z Rastafajrantem. Tak, tak, ponad 100 koncertów. Koncertujemy w zasadzie po całej Polsce, bo bardzo często jesteśmy na Pomorzu, na Podkarpaciu, w zeszłym roku około 10 imprez, również czeska strona. Po czeskiej stronie graliśmy w Ostrawie, w Karwinie, graliśmy w czeskim Cieszynie, także... Chyba nawet Irlandia. Irlandia jest planowana. Ja byłem w Irlandii, tak, w Irlandii Północnej. Tam mieszka szef naszego fanklubu, Łukasz. Wyjechał za pracą przed rokiem. No i stara nam się załatwić jakieś 2-3 imprezy, żeby można było w Dublinie zagrać. Ty studiowałeś. Przepraszam, w Belfaście. Dublin, tak, bo Dublin to jest Irlandia normalna, ale my mówimy o północnej. Czyli najprawdopodobniej jest szansa na Belfast. Jest szansa na Belfast i to jest taka dość realna. Dość realna. Studiowałeś w Cieszynie animację społeczno-kulturalną? Tak, jest ASK w Cieszynie. Jak wspominasz studia? 5 wspaniałych lat. Cieszyn miałem okazję, miałem przyjemność poznać już wcześniej, ponieważ moja mama to kończyła studia w 1994 roku. Także gdzieś tam zawsze... w jej ślady trochę. Tak jest, dokładnie. Tak, dość niespodziewanie, bo w ostatni dzień tutaj złożyłem papiery na studia, no ale okazało się, że to była chyba najlepsza decyzja w moim życiu. Tak, czyli bardzo miłe. Tak, bardzo miło, bardzo miło. Praca magisterska dotyczyła instytucji kultury, czy ogólnie kultury w regionie i wytłumacz, powiedz, jak licencjacka, jak magisterska. Praca magisterska dotyczyła upowszechniania muzyki na przykładzie festiwali muzycznych i kształtowanie muzyki. Także pisałem i o subkulturach, o problemach związanych i z subkulturami, i różnych dylematach związanych z muzyką, z instytucjami kultury. Co jest największym problemem subkultur, czy zagrożeniem subkultur? Jak to mam rozumieć? To znaczy, szczerze mówiąc, teraz tych subkultur to już takich prawdziwych nie ma, jak to miało miejsce w latach 70. Na pewno to jest jakaś odskocznia dla młodych ludzi, którzy zawsze czują się pewnie, kiedy są w grupie, prawda? No, kiedy się poznają, kiedy mają jakieś wspólne cele, bo o to oczywiście chodzi, kiedy ta świadomość człowieka kształtuje się w wieku nastoletnim. Problemy. No wiadomo, że są i... Są dwie strony medalu. Są i problemy takie jak różne tutaj patologiczne sytuacje związane z subkulturami. No ale jest też dużo tych plusów, tak, to jednoczenie się, wspólne cele. Budowanie tożsamości. Budowanie tożsamości, oczywiście, że tak. Także tutaj jednoznacznie na pewno się nie da odpowiedzieć. Ale no, subkultury są, będą, jednak teraz już to jest takie znaczenie zdecydowanie mniejsze niż miało wcześniej. A jak z kulturą w naszym regionie? Jak z kulturą w naszym regionie? Jako reprezentant jakiejś części kultury. Ja mogę powiedzieć tak, że mogłoby być zdecydowanie lepiej.
trochę... Nie jest źle, ale zawsze można patrzeć na... Nie jest źle, ale może na... być lepiej. I tu nie mówię o Cieszynie, nie mówię o Czechowicach, nie mówię o Pszczynie, czy tutaj nawet o Śląsku, tylko o całej Polsce. No na pewno tutaj te imprezy miejskie, plenery, które są sprzedawane, bo to przecież też firmy bardzo często zewnętrzne kupują te imprezy, prawa do organizacji, no zabijają te mniejsze koncerty. Są te imprezy darmowe, gdzie na przykład tak jest w tym roku, że jest jam na Dniach Czechowic, a ostatnio grał w Bielsku, no to wiadomo, że jeśli ktoś nie ma tych 60-80 zł, żeby wyłożyć na jam w klimacie bielskim, no to przyjdzie sobie w lecie, bo jest za darmo, prawda? No, no tak. Także takie trochę... Wy też w sezonie letnim gracie dużo. Tak, gramy dużo plenerów. Być może jakiś tam czerwcowy termin to jest związany z Cieszynem jest, czy nie do końca? Nie. Czy w lecie coś gramy planujesz? W maju w Cieszynie, ale to gramy w Panoptikum, także to jest impreza zamknięta. To jest taki cykl imprez z okazji 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego i odbywają się imprezy i w Katowicach, i w Cieszynie, no jako, że mamy tutaj wydziały. Oprócz muzyki sport jest też ważny. Tak. Kiedyś byłeś skoczkiem w dal? Tak? Tak. No byłem takim dobrze, powiedzmy, dobrze rokującym skoczkiem w dal w gimnazjum. No ale oczywiście tam jakieś zdobywało się dobre miejsca na szczeblu gminnym, na szczeblu rejonowym, ale potem to wszystko poszło bardziej zdecydowanie w muzykę. Zdecydowanie w muzykę, bo już w liceum tutaj zawiązała się nasza pierwsza taka kapela garażowa w liceum w Czechowicach, Dziedzicach. No a potem to już Cieszyn i od czasów studiów management, wcześniej perkusja, później trochę teraz ta melodyka, śpiewanie, ale to śpiewanie było zawsze tutaj od najmłodszych lat zdecydowanie. Czyli lepiej czujesz się w śpiewie, tak? Niż tak, zdecydowanie. Na perkusji na przykład. Tak. A teksty kto wam pisze? Teksty piszę ja ostatnimi czasy, a wcześniej pisała nasza koleżanka Natalia Piekosz. A wcześniej grałeś w zespole jeszcze Działo, tak? Działo. Tak. To na takim zakończeniu, już w zasadzie u schyłku ich działalności, miałem przyjemność przez rok śpiewać. Wcześniej zajmowałem się też managementem, jeszcze końcówka lat, lata 2007-2011 bodajże, o coś takiego. Zajmowałem się managementem, no a później łączyłem to razem ze śpiewaniem na przełomie 2014 i 2015 roku, bo na koncercie na przystanku Woodstock zespół Działo już zakończył swoją karierę po 15 latach. A, i teraz jest od 2015 roku zespół Rastafariant? Dokładnie, od drugiej połowy 2015 roku zespół Rastafariant. Będziecie może na Woodstocku występować. Może. Możliwe, całkiem możliwe, że będziemy występować. Czy w tym roku jeszcze nie wiadomo, zgłoszenie poszło, także kontakt mamy cały czas z pokojową wioską Kliszny. No bo tam byśmy chcieli wystąpić, tam jest naprawdę świetny klimat. No i na pewno jest się łatwiej dostać niż na główną scenę, bo tutaj w eliminacjach nie startujemy. Ale zobaczymy, co czas pokaże, czy zagramy w tym roku, ale kiedyś na pewno zagramy, jeśli nie w tym roku. Byłeś na koncercie w Metaliki w Wiedniu, tak? Tak. Byłem na koncercie Metaliki. Co tam robiłeś w ogóle w Wiedniu i pojechałeś specjalnie na koncert, czy...? Akurat na koncert pojechałem specjalnie, a później tak się złożyło, to było bodajże 2007 rok, a już w 2012 roku zamieszkałem w Austrii na prawie pół roku. Cieszyń to mały Wiedeń też, tak mówią. Tak, dokładnie. No przecież teatr jest całkiem podobny, prawda? Między innymi zresztą i Pałac Franca Józefa, i ta cała architektura wiedeńska to jest bardzo podobna tutaj do Cieszyna. Cóż mogę powiedzieć, no potem jeszcze mieszkałem w Klagenfurcie. Zajmowałem się po prostu wykończeniami wnętrz. Takie coś, co pozwoliło mi tutaj po studiach gdzieś jakąś stabilność finansową, wiadomo. A teraz rozpocząć. Dobrze byłoby, żeby z działalności muzycznej. No tak, tak. No, skoro już się na to nie postawiło. Zawsze to jest takie łatwe. Nie zawsze to jest łatwe, oczywiście. No to wymaga tak naprawdę ten koncert, to jest już taki finał całej tej pracy, którą wykonuje się przez wiele godzin, kilkadziesiąt czasami. Ludziom się wydaje, że te dwie godziny czy półtorej, tak, to taka prosta, łatwa i przyjemna praca. Tak, ale to jest okupione, że tak powiem,
wieloma godzinami, może nie ciężkiej jakiejś pracy, bo to jest akurat dla mnie przyjemna praca, bo jeśli bym tego nie chciał robić, to bym się tym nie zajmował po prostu, tylko poszedł do pracy na 8 godzin i może bym nawet niekiedy więcej zarobił niż tutaj na działalności, chociaż teraz już rzeczywiście zaczyna to przynosić takie wymierne korzyści, może tak to, adekwatne do pracy, którą się w to wkłada po prostu. Grzegorzu, zapytam cię jeszcze o muzykę, bo jesteś fanem z piłki. Tak, jesteś kibicem. Jestem kibicem i piłki nożnej, i w zasadzie mnóstwo jest tych sportów, bo i skoki narciarskie, i siatkówka. No ale piłki nożnej zdecydowanie tutaj... Chodzisz na mecze? Jak tylko czas pozwoli, to chodzę. W przerwach między koncertami, tak, no bo też często, znaczy zazwyczaj koncerty są w weekendy. No i nie da się zawsze iść na jakieś mecze, czy to w zasadzie no, czy na mecze wyższych lig i niższych lig, bo i takie. To jest fajnie spędzone 90 minut dla mnie. Można coś zobaczyć, można się poemocjonować, także... Ja myślę, że dla ludzi, którzy przychodzą na wasz koncert, to też jest dobre 90 minut, które można spożytkować w dobry sposób. Nie? I to chyba przyjemność. No jeśli bawią się przynajmniej tak jak my... Można, tak? Bo gatunek to tak ska i rock... To jest w zasadzie mieszanka taka. Tak. My się nie szufladkujemy, bo to jest punki, reggae, rock, poezja skakana, trochę ska. To jest tak pomieszane wszystko, no po prostu mamy taki swój styl. Każdy coś wnosi od siebie. No ja powiem tak, że jeśli oni się tak samo bawią pod sceną, jak my na scenie, no to jest pełna symbioza. Super. Tak jest. Zaproszę w takim razie bardzo cię proszę na najbliższe, no w ogóle na koncerty w tym roku 2018. A ja się pożegnam z tobą, naszym gościem był pan... Nie, był Grzegorz nie, Kozioł. Nie, no jaki sam ze mnie pan. Grzegorz Kozioł. Także na zakończenie chciałem powiedzieć, że zapraszam was wszystkich na koncert zespołu Rastafariant i w Cieszynie, jeśli będziemy grali gdzieś w okolicy. Jesteśmy tuż po wydaniu naszej epki, naszego trzeciego klipu, także zapraszamy serdecznie i pozdrawiamy. Teraz mnie to wali, bo jestem na fali. 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 Dzwonię, wstaję, w oczach mam świetliki. Wszystko mnie dziś straszy, jestem jakiś dziki. Co się działo wczoraj? Chyba nie pamiętam. Miałem być w robocie, bo przecież nie święta. Dzwonek dzwoni, wstaję, w oczach mam świetliki. Wszystko mnie dziś straszy, jestem jakiś dziki. Co się działo wczoraj? Chyba nie pamiętam. Miałem być w robocie, bo przecież nie święta. Teraz mnie to wali, bo jestem na fali. 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 Moich szef stoi wyraźnie zmieszany, ja jak kloszard w bramie, od ściany do ściany. Myślę, co mam robić, przecież mu nie powiem, tylko zimne piwo przywróci mi zdrowie. W drzwiach moich szef stoi wyraźnie zmieszany, ja jak kloszard w bramie, od ściany do ściany. Myślę, co mam robić, przecież mu nie powiem, tylko zimne piwo przywróci mi zdrowie. Teraz mnie to wali, bo jestem na fali. 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 Bo jestem na fali.